Każdy na swoim miejscu, możemy zaczynać. Pani Magdo, bardzo mi miło, że możemy się zobaczyć, szczególnie, że za chwilę wybije 10 lat, jak kuchenne rewolucje są w telewizji. Ale chciałbym wrócić do początków tej przygody, bo ja nie mam pojęcia, jak pani w ogóle trafiła do tego programu. To był jeden telefon czy casting? Nie, panie Boże, to był pan promowicz, który 10 razy do mnie dzwonił, a ja przyszłam na 8 spotkanie. Na 8? No właśnie, bo zastanawiam się, czy pani się od razu zgodziła, czy to nie, był długi... Nie wiedziałam, o co chodzi w ogóle. Traktowałam to kompletnie niepoważnie. A jak się już pani dowiedziała, o co chodzi? To była taka chwila zawahania, po co nie, mi to? Ja nie mam zawahań. Jeśli w coś wpadam, to wpadam. Ja wpadłam. Rozumiem. I tak pani wpadła, że już mamy 20. edycję. Ta praca na planie jakoś się zmieniała? Ja lubię. Pan Fromowicz jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Jest człowiekiem, który stawia przed tobą konkretne wyzwania. Bardzo ładnie mnie na początku poprowadził. Bardzo dobry reżyser Grzesiek Malej. Bardzo to dobrze zostało zrealizowane. Ja w ogóle nie czułam kamery, nie czuję kamery do dzisiaj. Tak naprawdę nie obchodzi mnie to, jak wyglądam. Oni bardziej się tym przejmują niż ja. I chyba to jest w tym rzecz, że mi chodzi naprawdę o zadanie, które w tym momencie spełniam, niż o to, co wy będziecie myśleć, jak ja wyglądam, czy przytyłam, czy założyłam dobry ciuch, czy zły. Mam to... Zawsze dobry. Tak, lubię, to wybieram i o to dbam. Natomiast czy to jest dobry moment, czy jestem zmęczona, czy nie, wiadomo, że mogę być bardzo zmęczona, wiadomo, że mogę być wściekła, to nie są najlepsze zdjęcia, ale to jestem ja. No właśnie, ale 10 lat na planie to jednak jest ogrom pracy i wydaje mi się, że jakoś życie się jednak zmienia. Czy to chodzi o czas dla bliskich, czy nawet o siebie, że zadbać o zdrowie, czy o przyjemność? Wydaje mi się, że każda osoba powinna mieć czas, w którym się naprawdę spełnia. Jeśli już zrobiła tak dużo, jak ja zrobiłam w moim życiu, nie wiem, ponad 60 restauracji czy 70, no jeśli też napisała książki, jeśli namalowała ilość obrazów, jeśli urodziła dzieci, ma rodzinę i jest spełnioną osobą, to jest taki czas, kiedy dzieci już mają swoje życie, a ja mam swoje wyzwanie, czyli zmienić kraj, do którego przyjechałam i myślałam, że jest kolorowy, okazał się biało-czarny i do dzisiaj pracuję nad tym.